ogromne emocje, jednak spotykamy najlepszą siatkarkę w Polsce, ogromną gwiazdę. No, każda z nas by chciała dążyć do tego, żeby być tak samo dobrą i po prostu wszystkie rady, co nam powiedziała pani Małgorzata, wszystko po prostu wysłuchałyśmy i każda z nas bierze to do serca i mamy nadzieję, że po prostu też tak będziemy grały w przyszłości. Myślę, że podobne. Wszystkie jak najbardziej chcemy kiedyś zdobyć jak najwyższe trofea, tak jak pani Małgorzata. I myślę, że to były bardzo cenne uwagi dla nas, to co powiedziała. Bardzo się cieszę, że w ogóle mają ochotę się spotkać ze mną, że są zainteresowane, że są jakieś emocje. No wiadomo, że jestem już legendą, więc nie jestem zawodniczką, którą oglądają teraz w telewizji. Muszą po prostu zajrzeć trochę do internetu, a mnie poczytać. I po to jest ta książka, żeby opowiedzieć, to jest tam, no tak zawsze mówię, że ta książka jest po prostu dla moich kibiców, którzy trzymali za mnie całe życie kciuki i pokazać im po prostu, że no, różne strony mojej pasji. Były właśnie takie pytania, jakie są różnice, co zrobić, być dobrym. To naprawdę to są takie ogólne pytania. Tutaj ja nie jestem ani wróżką, ani osobą, która będzie mówiła, co zrobić i akurat wyjdzie, tak? Ja jestem jednego zdania cały czas, żeby te dziewczyny po prostu na dzień dzisiejszy korzystały z tego, że środowisko w Opolu jest zaangażowane w tą siatkówkę młodzieżową, że jest to robione profesjonalnie, że mają piękne obiekty, że im się chce. Super, że one też tak do tego podeszły, bo to przeczytały książki o Gosi i takie miały do niej troszkę trudne pytania. Jednak jakby poczuły same, że można od kogoś takiego dowiedzieć się tej kuchni, tych smaczków, jak to wygląda na tym najwyższym poziomie, co trzeba poświęcić, co trzeba dać, jak się tam w ogóle znaleźć. Więc myślę, że takie super podsumowanie tych wszystkich aktywności. Bardzo mi się to podoba.